Bardzo się cieszę, że dzisiaj z Panami wspólnie rozmawiam. Trzeci sezon Roysta jest dla mnie najfajniejszy ze wszystkich. Bardzo pięknie wszystkie wątki wow. się tam kończą. Tak, tak jestem naprawdę. Ja myślałem, że po drugim, że już ponad drugi nie można wyjść. Kurczę. A tutaj naprawdę Wspaniale. pięknie Wspaniale. się zagęszcza. Wiadomo, I pomyślałam, że skoro to jest teoretycznie zamknięcie tej serii, pomyślałam, że dobrym będzie pytanie, o to, jak waszym zdaniem te postaci na przestrzeni tych wszystkich trzech sezonów się zmieniły? I w jakim miejscu, e, Waszym zdaniem, kończą e, Piotr Zarzycki i redaktor Wanycz tę podróż po e, bagiennych lasach? Andrzej, rozpocznij, się zastanowię. Tak? Y, bo wydaje mi się, że, że wiem, przynajmniej no, z mojego punktu widzenia. Y, Wanycz się wycofuje. Wanycz jest, tak jak mówi w rozmowie z postacią, którą gra Janusz Gajos. Kiedy Janusz Gajos mówi, zwracam się do Pana, bo Pan tu wie wszystko i Pan tu manipuluje, on mówi, to już nie te czasy. Przyszło nowe pokolenie, przyszły nowe sprawy, nowe postaci, nowe wątki, i to jest fantastyczne, bardzo ciekawe. Więc ja myślę, że Wanycz się trochę wycofuje, mimo że oczywiście no, swoje wierze się tak wyraża. I, I on zamyka swoją historię. No, nie mogę opowiadać, opowiadać szczegółów, prawda? Natomiast ja patrzę na to z taką melancholią, ponieważ kiedy oglądam tę historię w tym no, Vanicza, ale Również Piotra czy innych postaci, i obserwuję ich w latach 40., w latach 60., 70. i tak dalej, to myślę sobie, że warto, żeby młody widz pomyślał o tym filmie również myśląc o czasie, że jego czas jest policzony. Że niech on nie myśli, że ta młodość będzie trwała wiecznie. Ja bym powiedział, że ona będzie trwała tylko chwilkę. Tak jak Konrad który w wielkiej improwizacji w dziadach Mickiewicza mówi, że czym jest na żysielku? Tylko? Iskrą tylko. Sekundą tylko. No więc tak odroista od Janka Cholubka do Mickiewicza. Hmm. Jeszcze pada taki tekst, kometo błędu, gdzie koniec swego pędu. Bez końca. Bez końca. Ja myślę, że to definiuje trochę postać właśnie Piotra Zarzyckiego, że przychodzi moment już mało popularnego słowa reasumpcji. I gdzie trzeba to życie poddać ponownie pod jakieś rozważenie i wyciągnąć, te konsekwencje przychodzą, jakkolwiek one by były prozaiczne, jakkolwiek byłyby podejmowane z nurtem zdarzeń, to i tak przychodzi moment, kiedy, kiedy przyjdzie nam albo za nie zapłacić, wziąć za nie konsekwencje. I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ten trzeci sezon jest. Yy, myślę, że ta postać jest bardzo mądrze napisana, że to wszystko do niego wraca, że ten Piotr Zarzycki jest tym roistem, który jest bardzo trudnym doświadczeniem dla niego. On jest wielowątkowy, bo to są relacje. Z tymi najbliższymi. To jest relacja, która jest, jest nowa. Przyglądamy się tym razem rodzinie, która jest patchworkowa, więc mamy tą relację z dorastającą córką i całym bagażem jej chęci doświadczenia życia. Mamy jego relacje z żoną, drugą żoną i, i jego walki. Albo próby radzenia sobie z depresją, więc a jednocześnie każda z tych relacji z tymi kobietami mm, kluczowymi w jego życiu yy, ma bezpośredni wpływ na te właśnie poszczególne relacje. A z drugiej strony, yy, ten brak yy, pracy i jakby próba odnalezienia się w zupełnie nowej rzeczywistości. Yy, musi wywołać pewnego rodzaju sytuację, która coś zmieni. I myślę sobie, że to jest prawda, która jest w ogóle taką prawdą życiową. Jest pewnego rodzaju tajemnicą, którą ja obserwuję w życiu. Jest pewnego rodzaju tajemnicą, którą obserwuję w tym serialu i bardzo się cieszę, że Kasper Bajon tak tą postać napisali, że, że przez przypadek, mi się wydaje, dotyka to bardzo głęboko prawd życiowych. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że kiedy potocznie płacisz konsekwencje i wydaje ci się, że się nic nie zdarzy, to przeważnie zdarzy się coś, co cały ten bieg obróci, wszystko wymiesza, ciebie zmieni. Że nie bez, bez kozery, niektóry, niektórzy mawiają, że jak już sięgniesz dna, to tam czasami właśnie pojawia się światło i tak dalej, i tak dalej, że. że jest trochę jak w przyrodzie, że nic nie trwa wiecznie, że, że my się zmieniamy nawet kiedy wydaje nam się, że nie zmieniamy. I, i, i cieszę się, że, że mieliśmy szansę o tym opowiedzieć już kończąc. Skoro już Pan tak ładnie wspomniał o relacjach, Jan Cholubek kiedy była premiera pierwszego sezonu, mówił, że relacja pomiędzy Waszymi bohaterami bardzo przypomina mu to, jaką miał z własnym tatą. Ja jestem oczywiście ciekawa, jak Wy na to patrzycie, i myślę, że świetnie będzie zapytać, za co najbardziej lubicie ze sobą pracować. Dla, dlaczego lubimy ze sobą mhm. pracować? Mnie pani zaskoczyła, tym nie słyszałem. Ty wiedziałeś o tym? Że nie. Janek tak powiedział? Nie. Ja też nie. Nie, nie, nie. E, e, nie wiem, czy, czy, czy mój mistrz e, Gustaw Cholubek był e, tak bezlitosny jak e, w stosunku do, do Janka, jak Wanycz do Piotra e, Zarzyckiego, e, natomiast na pewno jest szczery. Na pewno jest szczery. No, oczywiście ma wyrzuty sumienia y, związane z tym, co się dzieje z Piotrem. Y, zna jego tajemnice, których nie chce wyjawić samemu Piotrowi. Y, on go gdzieś tak kocha, y, y, ponieważ widzi również siebie, kiedy był młodym, prawda? no a ponieważ wie dużo więcej o świecie, o, o, o tym miejscu, o jego historii niż Piotr, no, to pozostaje no, ze sceptyczną uwagą, pozostaje w takiej, w takiej sceptycznej uwadze wobec, wobec tego, co dzieje się z Piotrem. Na szczęście ma Nadię, która która, która mu pomaga, mam na myśli Wanyczowi. Ja nie wiem, tylko pani zapytała o moją relację z Andrzejem czy postaci, bo... Jedno i drugie tak naprawdę. Okej, okay, bo bo ja miałem i mam tak chyba nadal, że że troch, tro, trochę ja tego już przez, trochę przez, przez lata przestałem to odróżniać. W się sensie takim, że Andrzej i Andrzej, Andrzej i, mm, i, i, i w ogóle Wanycz to jest dla mnie jedna osoba i często, często miałem takie wrażenie, że zarówno Wanyć jak i Andrzej próbują mnie przed czymś przestrzec. Próbują mi coś powiedzieć między słowami, że trzymają pewną tajemnicę, ale nie chcą mi wyjawić. I ja to bardzo sobie szanuję w ogóle w Andrzeju, ale też po tej postaci Wanycza, że, że gdybym miał tutaj postawić Wanycza i Andrzeja Seweryna obok, miałbym dwóch ludzi, to tak samo kochałbym jednego i tak samo kochałbym drugiego. To jest niezwykłe, co mówi, co mówi Dawid, dlatego że tutaj Państwo widzicie, jak się przenikają sfery, sfery osobiste ze sferami artystycznymi. Ja niezwykle szanuję pracę Dawida artystyczną. Ja szanuję jego rolę, jego konstrukcję. To jest. To jest Fantastyczne, on daje nam przykład, jak konstruować. I, i kocham, kocham osobę. Z jego szczerością. Zresztą, wszyscy się zmieniamy. Ten młody człowiek też się, też się zmienia. On był inny, kiedy spotkaliśmy się na planie, na planie Czekaj, na planie ostatniej rodziny. Prawda, jeszcze. Ale ja odpowiadając na Pani pytanie, bardziej się skupiłem na, na Panu Gustawie niż, niż, na, niż na moim przyjacielu Dawidzie Ogrodniku. Myśmy po prostu. Byli takim no, duetem no, wtedy, kiedy byliśmy, bo przecież mieliśmy pracowaliśmy z innymi koleżankami czy kolegami, ale dobrześmy się rozumieli, i to on uczynił, że, 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 że nie było żadnej relacji, starszy pan, a, a, a ja młodszy, albo itd. Tak tak. Tak Tylko że rzeczywiście myśmy, no, Byliśmy byli partnerami, no, i to nawet już nie mówię o, o sprawach artystycznych, ale również w życiu. Ja na przykład zac za za zacząłem używać innego języka w pracy, y y y y ponieważ wpłynął na mnie ten młody człowiek. A ja strasznie ta sobie ta... szanuję i cenię, bo lubię perlistość słów y Andrzeja i słów, jakich używa, bo, y bo używa języka... Często dla mnie już nieużywanego i zwraca uwagę na to, na pewne wartości i zawartość słów, i sobie szalenie to jako człowiek cenię. Ponieważ... I nie zwracałem na to wcześniej uwagi, w sensie na to, a, a dzisiaj ma to dla mnie znaczenia. I, I tak, jak widziałem, jak Andrzej się denerwował na różne rzeczy, które ktoś, na różne zachowania, które były dla mnie obojętne, jako na przykład dla człowieka, a potem się sobie. No kurde, jeżeli, jeżeli ja też nie zacznę zwracać na to uwagę, no to za chwilę wszyscy będziemy tak mówić, takim językiem. Chociaż sam wobec Andrzeja używałem języka potocznego, w który, który a ja dzisiaj... go przejąłem. A ja przejąłem Andrzej ten język przejął. i też mi sprawiało to przyjemność, ponieważ o Boże. na tośmy się namawiali chwilami. O, jak, tak bym powiedział. To było uzgodnione. strasznie... A. Można powiedzieć, że pan Dawid pana troszeczkę zdeprawował. Naturalnie ma pani absolutnie <grym> rację. Ja jestem zdeprawowanym no, przez Dawida Ogrodnika. Tak jest. E, jeszcze tak ku zamknięciu, pomyślałam, że fajnie też będzie Was zapytać o to, co wam się najbardziej podoba w pracy z Janem Cholubkiem, jako reżyserem. No bo Roys to jest jego dziecko w dużej mierze i to on was pilnuje. tudzież nie pilnuje, tylko pozwala wam rozwinąć skrzydła na planie. E, pani pyta o jedną rzecz, a, ty, a ich jest wiele. Wie pani poczucie humoru, zaufanie, precyzja, koncentracja na wykonywanym zadaniu, jednocześnie swego rodzaju luz, wspaniała atmosfera. Janek nie waha się pytać hmm. nas. Wie pani, znam reżyserów, którzy w ogóle, którym do głowy w ogóle nie przychodzi, żeby Pytać aktora, jak to ma tam wyglądać, albo czy, czy, czy dialog jest w porządku. A Janek pyta, czy pani wie, że kiedy pracowaliśmy, ja grałem tam epizodyczną rolę, która miała swoje znaczenie w Doppelgangerze. Nie pamiętam dokładnie miesięcy, kiedy były zdjęcia, ale powiedzmy, że zdjęcia były we wrześniu. To Janek w po, poprzedniego roku, gdzieś koło grudnia, już poprosił mnie o spotkanie na temat dialogów dwóch, trzech scen. No wie pani, no. Na 10 miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć reżyser spotyka się z aktorem, który gra epizodyczną rolę i, i dyskutuje z nim o niej? No nie taką epizodyczną. Ale... To jest rzadkość. To jest rzadkość. Myślę, że ważna. Ja do tego, co tak cię słucham i myślę sobie, że do tego, co powiedziałeś, wszystkich atrybutów, umiejętności... Też sztuki montażu, że Janek jest z pierwszego zawodu, jest operatorem i bardzo A, dobrze, cześć, i, i to się z kimś cześć. takim super współpracuje, bo on od razu wie, jak montaż będzie wyglądał, i, i, i co daje mu tą przewagę, że bardzo mocno dba o kondycję aktora. Znaczy tu mi jest niepotrzebne, tu wiesz, tutaj nie, nie dawaj maksa i tak dalej, jak sobie porównam do wcześniejszych, gdzie w każdej scenie po prostu jest jak taki pies styrany, po prostu w każdym ujęciu maksa, po prostu tych emocji, za każdym razem płacić i tak dalej. Mówię, tu nie, tu jest szeroko, tu jest ten, potrzebuję wyraźniejszy gest, z tego tego nie wezmę, uszykuj się na to, to jest taka... taka Raz, że mądrość, ale, ale taka dbałość o, o, o nas samych tak wewnętrznie, to raz to bym dodał. Za co ja Janka, tak yy, z, zwróciłem uwagę z różnic między współpracami na, na różnych gdzieś tam polach, a druga to zaufanie. Znaczy, że obdarzam go tak ogromnym zaufaniem, że wierzę, że to jak zagram po jego uwagach. Będzie celniejsze niż to, jak sam to sobie wymyśliłem, i jak to. Andrzej powiedział, jak sobie to skonstruowałem, i tak dalej. To pomimo tego, że wiem, że umiem to zrobić, to i tak wolę zaufać jemu, bo dla mnie jest to po prostu zwyczajnie ciekawsze. Bo to, co ja sobie wyobrażam, to ja wiem, co sobie wyobrażam, ale moja wyobraźnia, plus Janka wyobraźnia, wiem, że to. Że to się dodaje. To jest przeważne, co mówi Dawid. Bo my często odnosimy wszystko do siebie. Hmm. Czy ja to ta, czy ja tak, natru, to, na, to tak nienaturalnie brzmi? Ja, ja bym powiedział inaczej. Tak. Panie kochany, no to co z tego, że pan by powiedział inaczej? No? To jest napisane tak i postać mówi tak, więc dostosuj się do tego, a nie narzucaj siebie, który już, który już był widoczny na ekranie już w, 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 kilkadziesiąt razy. No to poszukaj coś, czegoś innego w sobie. To bardzo ciekawe. Tak, ale to jest właśnie. Ja to obserwuję tak w ogóle w, w, w kinie, w serialu historycznym, powiedzmy, w tym takim, kiedy już się cofamy w ogóle w, 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 w czasie. W wcale, wcale nieodległym czasie, to proszę zwrócić uwagę na to, że sposób grania w tych czasach jest współczesny. Mm -hmm. Co uważam dużym błędem. Były inne moralne zasady, inny był Sawła Vivry, inaczej się ze sobą rozmawiało, język był inny, kultura była inna. Nie tylko sposób ubierania się, czy właśnie język, sposób posłagania się. Uważam, że to jest wielki błąd scenarzystów i reżyserów, którzy nie zwracają na to uwagę. I bardzo się cieszę, że, że, że zarówno Janek, jak i Kasper Bajon dbali o te szczegóły, że to nie tylko przecudowna, wspaniała, Wcześniej scenografia Warszewskiego, ale w ostatnim chyba sezonie nie Warszewski robił. Warszewski robił też. Okej, okay, no ale no pierwsze dwa sezony na pewno, więc, więc to nie tylko dbałość o szczegóły, to nie tylko wspaniała charakteryzacja, gdzie widzimy to, jak dziewczyny za każdym razem dbają, czy mają w głowie, czy myśmy przebiegli się kilometr, czy byśmy jechali samochodem i padał deszcz, czy myśmy weszli i że dbają o tą kontynuację, czy nawet. Ten pion techniczny, który, wie Panie, to się, to się nawet jak chcę o tym opowiedzieć, czuję jakąś dumę z tego, że ci chłopacy z konewkami polewają te perony, polewają te ulice, żeby w tym określonym kadrze ten obraz nie był spłycony, nie był płaski, żeby była głębia, głębia tego obrazu, żeby coś tam się zblikowało na tej podłodze, no taki, no cóż tu dodać, cóż ująć, no takie pracowanie na detalach, na, na najwyższym światowym poziomie i Jestem tylko szczęśliwy i zaszczycony, że mogłem podpatrywać te wszystkie myki, te wszystkie sposoby, jak ten świat tworzyć, jak go, jak go kreować. A, 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 no, a sam Jan jest po prostu w, w, tak zwyczajnie po prostu wspaniałym, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, dla mnie prostym człowiekiem, z którym zawsze chętnie pójdę z nim w dym i ogień. O, ekipa kocha Janka. Tak.